druk 478. Szanowni Państwo, jest to uchwała w sprawie korekty uchwały, którą już podjęliśmy 27 listopada. Teraz na czym ta korekta polega, powiem? Ona polega tylko na tym, że do tej pory w 2013 roku było tylko rozpoczęcie dokumentacji projektowej i było 0 zł. Natomiast pan konserwator miejski zażyczył sobie opracowania ekspertyzy dendrologicznej. Ostatnie pieniądze, jakie udało się z inwestycji w Zikicie, to nie jest z żadnej naszej rezerwy, tylko po prostu na inwestycji tych pieniędzy nie dało się nigdzie w nic już też zaangażować. Po wczorajszym spotkaniu, na którym uczestniczyło kilka osób, kilku radnych, uzgodniliśmy, że na tą ekspertyzę dendrologiczną przeznaczamy. Jak Państwo widzicie, jest też rozpoczęcie dokumentacji. Być może z tego jeszcze uda się w tym roku kupić na przykład podkłady, Marek fachowo to nazwy geodezyjne, czy jakieś tam... My nie wiemy, bo to nie znoszą. Natomiast... 700 ma. No dobrze, ale wiesz, ale warto każde pieniądze wydać. Ponieważ może się okazać, że ta ekspertyza dendrologiczna będzie kosztowała tylko 10 tysięcy. My tego nie wiemy i nie ma czasu niestety na to, żeby się dowiedzieć, ponieważ albo to zadanie wejdzie w czerwcu, albo już w ogóle nie wejdzie i mamy o rok opóźnienie remontu parkingu przy Alei Waszyngtona. Czy jakieś pytania o parkingu? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za uchwałą. 4, przepraszam bardzo, do ekspertyzy dendrologicznej uzupełnie naliczyliśmy 16 drzew. 16, to znaczy w rzeczywistości jest 12. Powtórzmy. No to, ale ekspertyza wykazuje, że trzeba wyciąć. W międzyczasie. Następny grupę.